Jesteście fantastycznymi rodzicami, którzy zdecydowali się na nietypową formę edukacji. Mówię nietypową, bo jednak to jest dalej mniejszość. Wiem, że ten temat przejawiał się już też w rozmowach waszych z dziennikarzami, ale myślałem na ten temat, czy to nie jest trochę tak, że to wcale nie jest forma edukacji, która pasowałaby wszystkim, całej młodzieży. Może jest tak, że jednak wasze dzieci mają jakiś zespół cech, które ułatwiają im ten proces. Jak wy na to patrzycie? Ja myślę, że to jest zawsze kwestia wyboru. Nie wszystkim dzieciakom pasowałaby edukacja domowa i nie wszystkim dzieciakom pasuje system, który jest. Mhm. My cieszymy się, że jest ten wybór i że mogliśmy to w 2015, to było już 8, prawie 9 lat ta edukacja domowa u nas trwa i że mieliśmy ten wybór, zdecydowaliśmy się oczywiście, to zawsze są trudne decyzje, bo tak naprawdę nie wiesz, z czym to się wiąże na początku. Tak. Po latach możemy tylko ewentualnie powiedzieć, że tak naprawdę to było to była dobra droga, to była fajna ścieżka i nasze dzieciaki w tym się odnalazły. Nigdy nie, na pewno nie zdecydowalibyśmy się na tą ścieżkę, gdyby dzieciaki mówiły, nie, my chcemy wrócić do systemu, wrócić do szkoły albo zmienić. Zawsze to był wybór, czyli co roku pytaliśmy ich tak naprawdę o to, czy chcą zostać w edukacji domowej, czy wracamy, czy szukamy innej ścieżki. To jest zawsze rozmowa, zawsze dialog. To nie jest tak, że my wychodzimy z pozycji rodzica i... Tak ma być. Tak ma być, absolutnie nie. Ale czy to nie jest trochę tak, że faktycznie wasze dzieci muszą mieć ten zespół cech, o którym wcześniej powiedziałem, czyli na przykład muszą się potrafić samodyscyplinować, muszą mieć poukładane na swoje sprawy. Pewne rzeczy są od razu. Okay. Czyli to też była nauka. Wypracować, tak, oczywiście. Ale ja myślę, że i tak za kilkanaście lat nasze dzieciaki, jak dorosną, to dopiero jakby wypowiedzą się świadomie na temat tego, jak one przeżyły tą całą edukację, nie? Czy czego im brakowało, co było fajne. Tak, jak są w tym, to ciężko złapać dystans, nie? To i ciężko to tak naprawdę ocenić i określić. Na razie raz na rok mówią, czy im to pasuje, czy nie. Tak, myślę, że już teraz nie zmienią tej ścieżki, już są w liceum w tej chwili i do matury na pewno będą w edukacji domowej, później już jaką ścieżkę wybiorą. Znaczy na pewno już nie edukacji domowej, tak. ale czy będą chcieli podróżować po świecie, czy będą chcieli się na studia, czy będą chcieli czas iść pokaże. Do pracy, to kwestia ich wyboru. Tak. No to na koniec muszę zapytać, bo jednak jest tak, że jak w domu jest dwójka rodziców aktorów, to być może któreś z dzieci ciągnie też w tę stronę. Czy któreś z dzieci przebąkuje na ten temat, że to byłaby ich przyszłość, czy w ogóle zupełnie nie mama, tata? Proszą nas zawsze o to, żeby nie mówić o nich. O, okej. Więc może uszanujmy to. Tak. To też bardzo ważne, że macie ze sobą takie rozmowy. Tak, tak, tak. No zdaję sobie sprawę z tego, że czasami musimy udzielić wywiadu. Zdaję sobie sprawę z tego, że niektórzy pytają o ich życie. Tak. A ponieważ nie czują takiej potrzeby, żeby się nim dzielić z całym światem, więc poprosiły nas o to, żebyśmy nie wypowiadali się w ich imieniu za nich o tym, więc szanując to. Nie znam, ale wyczuwam dużą dojrzałość, piękną relację. Dziękujemy wam bardzo, a państwa zapraszamy do kiosków. Najnowsza Viva już tam na was czeka. Zapraszamy.